Zbigniew Boniek zaszachował wszystkich, którym dobro polskiej piłki leży na sercu i każe czekać nam 2 tygodnie, aż ogłosi, kto przejmie jedno z najważniejszych stanowisk w kraju nad Wisłą. Na razie wiemy, że nic nie wiemy. Co najwyżej możemy się domyślać, kto będzie nowym selekcjonerem. A mieliśmy nadzieję, że w tak symbolicznym dniu, 16 października, Zibi powie Habemus. Nic z tego. Postanowiliśmy więc stworzyć kandydata idealnego i nadaliśmy mu nawet imię. Nazywa się Mr. X. Jaki ma być Mr. X? Jego profil osobowościowy i zawodowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej drobiazgowo przedstawił na środowej konferencji prasowej. Zaczynamy od punktu pierwszego. Narodowość. Na pewno cechą dominującą nowego selekcjonera nie będzie to, czy ma paszport polski, czy ma paszport zagraniczny, bo tylko świadczy o naszej niekompetencji. Punkt drugi, pomysł na drużynę. Chcę wiedzieć, jakiego zespół ma grać piłkę, jak do tego ułożyć piłkarze, jakim chce grać systemem, co chce od piłkarzy, jakie ma założenia, jaką ma komunikację. Punkt trzeci, osobowość. Musi być człowiek z charyzmą, człowiek, który potrafi, że tak powiem, zarządzać nie tylko szatnią, grupą, ale musi też, że tak powiem, umiejętnie zarządzać dziennikarzami. Punkt czwarty, medialność nowego trenera. Jest to jeden z aspektów najtrudniejszych pracy selekcjonera reprezentacji narodowej. Tak jakbym popatrzył na ostatnich 3 selekcjonów reprezentacji, to muszę powiedzieć, że na koniec zawsze największe problemy to były, że tak powiem, w komunikacji. Punkt piąty, aspiracje. Chcieliśmy trenera, który ma niesamowitą ambicję, żeby reprezentacja była dla niego jakimś sukcesem, a nie żeby reprezentacja była zakończeniem kariery, czy dorobkiem następnego miliona, czy 1,5 miliona, czy złotych euro. Punkt szósty, wiek. Ja widziałem kilku starych też ambitnych, muszę panu powiedzieć. Ambicja nie ma nic wspólnego z wiekiem. Punkt siódmy, skuteczność. Chciałbym wybrać wespół z niektórymi ludźmi, z którymi będę się na pewno konsultował, bo człowiek sam wszystkiego nie wie, takiego trenera, który może nam zapewnić polepszenie gry, wyjazd na Mistrzostwa Europy, bo jasno, cel taki jasno postawimy przed następnym selekcjonerem, że chcemy jechać na Mistrzostwa Europy. Punkt ostatni, pieniądze. Kontrakt bardzo, bardzo dobry, natomiast no, pieniądze są za sukces sportowy. Zbigniew Boniek okazał się mistrzem suspensu. Przez najbliższe 2 tygodnie wszyscy będą zastanawiać się, kto jest tym Misterem X. My mamy swój typ.